Pamiętasz, że na koniec ósmej klasy ci mówili, żebyś zrobił dobre wyniki i dostał się do dobrego liceum czy tam technikum? Powiem ci tyle, gdziekolwiek byś nie poszedł po tej ósmej klasie, zawsze ci będą pierdolić to samo. I wiem, że brzydko to zabrzmiało, wiem też, że różne szkoły prezentują tam różny poziom zawalności, matur i tak dalej, właśnie na podstawie tychże statystyk wybiera się tą daną szkołę, ale czy, słuchaj, szkoła określa człowieka z góry, to czy jest mądry, czy też głupi? No oczywiście, że nie. Także w jednej szkole, słuchaj, będziesz miał swobodne tempo nauki, na wyjepce i tak dalej, na luzie, a w innej straci zdrowie psychiczne tylko po to, aby przegonić inne szczury, które biegną w wyścigu razem z Tobą. A po co komu ten wyścig? No, szczerze powiem Wam, że do dzisiaj się nad tym zastanawiam, ale mam trochę in inne rzeczy na głowie, więc nie przejmuję się tym zbytnio. Pierwszą rzecz, jaką poruszymy w tym filmie, jest ustalanie priorytetów. Jeśli chcesz, słuchaj, chodzić do szkoły i oczywiście nie stracić nad tym zdrowia psychicznego, no to przede wszystkim wybierz sobie góra 3 góra trzy przedmioty, na których ci zależy i na tych lekcjach, lekcjach skupiaj uwagę. Ja obecnie jestem w klasie maturalnej i wiadomo, ten zakres, zakres przedmiotów jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach, dlatego teraz... Zostały mi praktycznie tylko maturalne przedmioty, więc skupiam się na nich. Przynajmniej staram się skupić na większości tych lekcji. No bo no wiadomo, matura i te sprawy, nie? Ale oczywiście, też w poprzednich szkolnych latach wybierałem sobie przedmioty, na których zależało mi bardziej, na niektórych zależało mi mniej. A na pozostałych lekcjach dyskretnie ogarniałem rzeczy, które mnie gdzieś tam interesowały, tak aby nie, nie zmarnować 8 godzin mojego życia w pierdolniku. No i myślę, że jest to jasne, że robiłem te rzeczy dyskretnie, bo żeby nie narobić sobie problemów. Dobra moi drodzy, przechodzimy do tego, co jest w szkole podstawą, czyli do ocen. Ocen i tak powiem wam z własnego doświadczenia, osobiście uczę się tak, żeby zadawać trójki, czwórki, takie oceny mnie w zupełności satysfakcjonują. I co mam tutaj na myśli? Wiem, że oczywiście, że stać mnie na więcej, gdybym jeszcze bardziej się przyłożył, dostałbym tą lepszą ocenę. Ale osobiście wychodzę z założenia, że wolę swoją energię i czas poświęcić na rzeczy, które się dla mnie liczą i rozwijają nie samego. Wiele jest osób słuchajcie, które walczą o jak najlepszą średnią na koniec roku może jakieś stypendium, kurwa 150 zł u karta Empiku, czy tam dostać sobie pasek na świadectwie żeby uścisnąć dłoń dyrektora i pójść na to specjalne rozdanie świadectw dla tych lepszych uczniów. Nie krytykuję życia, rzecz na twoich ambicji naukowych, po prostu mówię jak to wygląda z mojego punktu widzenia i jak wyglądać będzie. Także czy nie obchodzi mnie to, czy tobie akurat zależy na tych lepszych ocenach, to już jest twoja sprawa i mi nic do tego. Ja mówię tylko, co ja robiłem i robię, żeby nie stracić głowy i normalnie funkcjonować poza szkołą w życiu prywatnym. Czego tak naprawdę moi drodzy nauczyłem się w szkole? I teraz, zatrzymajcie, słuchajcie sobie ten film i zastanówcie się proszę poważnie, czego nauczyliście się w szkole. Bo praktycznie w życiu rzeczy, których się nauczyłem, no to wiadomo, pisanie, czytanie, liczenie i możemy też powiedzieć, że angielski. Dodam jeszcze, że nabawiłem się też pewnie trochę problemów psychicznych, przez które też przechodziłem, ale dzięki mojej pracy nad sobą. Te problemy są już rozwiązane i tego nie ma i jestem tu gdzie jestem i jest zajebiście. Także, trochę mało, nie jak na 12 lat edukacji, trochę mało, nikt się nie nauczył jak planować finansową przyszłość, bo przedsiębiorczość w szkole to jest kurwa żarta, nie przedsiębiorczość, bądźmy realistami, jesteś ukształtowany tylko w jedną stronę. Jeśli robisz technikum albo zawodówkę, idziesz od razu do roboty, bam! Jeśli idziesz do liceum, jesteś ukierunkowany na studia. Ale słuchajcie, no jakby... Nie czaję tego, że ludzie nie biorą pod uwagę zupełnie innych opcji. Jakby... Pff, jesteś kształtowany tylko w jedną stronę. Polskie szkolnictwo nie zakłada innej opcji. Jakby no... Kurde no, ludzki mózg ma takie możliwości, a ty nadal czujesz strach przed odejściem od stereotypów i... pójścia w przyszłość, która ci się marzy, bo... Kiedy wracisz uświadomić sobie, że życie to nie tylko praca do emerytury i pieniądze... Ale... Też rodzina, przyjaciele, momenty, które będziesz wspominał do końca życia, na tym to polega, a ty będziesz pracował do emerytury, żeby kurwa co, bo nic innego nie zaplanowałeś sobie wcześniej i tak będziesz robił do końca życia już, no słuchaj, zastanów się poważnie, którą opcję wybierasz, bo to życie to nie jest zabawa, ty, że sobie tam robisz coś, co, co ci kazali robić. Życie masz jedno i nie zmarnuj go na rzeczy, której, na rzeczy, których nienawidzisz bo nie na tym to polega. I taka jeszcze krótka anegdotka na temat tego, dlaczego ten film nagrywam, bo wiem, że dużo takich filmów jest w internecie, ale tak mi się jakoś zebrało, już w zeszły piątek miałem to nagrać, ale jest dzisiaj wtorek i w sumie tak to chciałem sobie na spokojnie rozpisać wszystko, żeby nie mówić tego po łebkach i tak dalej. Więc wróciłem sobie w piątek ze szkoły, byłem wkurwiony, bo przesiedziałem... Ile tam mam lekcji w piątek? Sześć. Sześć lekcji mam w piątek, przez co dwie godziny przesiedziałem na dupie i nic nie robiłem, bo nikomu się nie chciało przyjść na zastępstwo języka polskiego w czwartej klasie. Piękna sprawa, nie? Naprawdę, żyć nie umierać. Przesiedziałem dwie godziny praktycznie na telefonie i nic pożytecznego ze sobą nie zrobiłem. Także, no, słabo trochę, nie? Bo tak naprawdę, na dobrą sprawę mógłbym robić inne rzeczy w domu, gdy, gdybym nie poszedł do tej szkoły, tak? Poszedłbym sobie na siłkę, na boże nie wiem, jakiś kolejny odcinek bym nagrał. Poczytał sobie książkę, no. Także odpowiedź sama się na język nasuwa. Co, mógł... Co mogłem zrobić, ale czasu już nie cofnę, więc wróciłem po prostu wkurwiony z tej szkoły. Poszedłem do pracy. Także dziękuję Wam moi drodzy za obejrzenie tego filmu. Tradycyjny link w opisie do Instagrama i TikToka. Zasubskrybujcie ten kanał dzwonecznie, zostawcie łapkę w górę. A życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam.